Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowice, to jest kolejny odcinek z symulatora Maszyna. Wiem, że dawno nas tutaj nie było. Ja już tutaj mówię do Państwa, zapomniałem mikrofon odciszyć. Widzę, że tutaj jeszcze dodaj ty się zepsuły, więc muszę naprawić, chociaż ich i tak pewnie nikt nie będzie darł, ale już jest naprawione. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rozgrywki. Jeszcze uruchomię tutaj jeden program, jak na wszelki wypadek. Żeby nie było, trochę przyciszmy, bo wydaje mi się, że może być z lekka za głośno. O, pięknie. Jakiś utwór w tle, żeby sobie grał. Dobrze, i mamy być w Kępnie o 23:41. Jesteśmy opóźnieni? Nie. To jest chyba Kępno, jeśli nie mylę. Jesteśmy opóźnieni o 9 minut. Dzisiejszy skład składa się z lokomotywy EP07 oraz 12 wagonów jednego wagonu pierwszej klasy. To są wagony drugiej klasy. Chodzi TLK trochę. Odrobinkę nowsze. I drugiej klasy jeszcze takie stare PKP-kowe wagoniki. Nie wiem ile ich to jest dokładnie, bo nie ja ten skład tworzyłem. I raz, dwa, trzy wagony sypialne. Więc załączę, drodzy Państwo, baterię i bez zbędnego przedłużenia będziemy ruszać. Że wszystkie światełka się świecą. Popełniamy przewód. Dobrze. Drzwi widzę się otworzyły. Ładnie, pięknie wymiana pasażerska trwa. Nie, to jest chyba nie Kępno, tylko... Nie, Kępno, dobrze, ani Wierusz. To 10 minut opóźnienia mamy tak na start. Po prostu tak jest stworzona sceneria. Dobrze, i ruszamy. Że pospieszne. Dobra. Trochę więcej mocy trzyma, bo jednak z tyloma wagonami ruszyć to trochę trzeba, nie? Ale nie aż tyle, żeby przesadzić. Ograniczenia do 40 na godzinę swoją. Dobrze, i zaraz wyjedziemy sobie za zwrotnicę. Dobra,
Dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze widać wagony wyjeżdżające. No i ostatni wagon właśnie nam wyjechał. Więc nadajemy nastawnikiem bocznikowania mocy. Przeciążenia procesora do enkodowania. A czemu? Jest na tej scenerii, przecież takiego nie ma, żeby można było robić jakieś przeciążenia. Dobrze, nie ma sensu robić jazdy na oporach. No po co? Dużych prędkości to my to i tak nie rozwiniemy. To dzisiaj taka cisza na czacie, drodzy Państwo. Dobra, do ile to było ograniczenie? Chyba do 110. Na 120, ja to żadnego innego nie widziałem. Chyba 120 to jest normalne. Tutaj niestety terenu nie ma żadnej pięknej okolicy, ani nie wiadomo czego. Ja mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza, liczy się przecież sama jazda. Nam okolica nie jest aż taka ważna. Mieliśmy opóźnienia 10 minut, więc to za niedługo powinna być jakaś stacja.
Dam radę, znów ci tu będzie. Co masz się spodem? No wyglądało w sumie na jakąś większą stację. Mam nadzieję, że to nie był ten wieruszów miasta. No i przelecieli. Cóż, w każdym razie jedziemy dalej. A teraz dopiero się zbliżamy. Dobrze. Sam skreślić musimy podciągnąć. Taką ilością tych wagonów, tych wagonów. Nie wszystkie by się mieszczą w peronie. Nie, czy się nie zmieściła, ale to... Tak kiedyś w czasach tych pandemii to też pamiętam, tak było. Te się wagony stacji nie mieściły. I było, że trzy ostatnie wagony się nie zmieszczą w peron. No i ruszamy. Malutku nabieramy prędkości. A dzisiaj taka cisza na tej transmisji na żywo, ja nie wiem. Przecież człowiek przesypia prawie. Ojej, to weź to jakoś dziwnie cicho. Wszyscy śpią w ten piątek, czy co? 21.20 dopiero, drodzy państwo. Spać to będziecie w nocy. Czy maturki odsypiacie? Wiesz, i tacy się mogą zdarzyć.
wiemy. Słabszy prąd tutaj jest. I my się zbliżamy do tej stacji Czas Dary. Wszystko widzę się streamuje, chociaż to jest tam większa jakość od zalecanej. Myślę, że wszystko widać dobrze. Jeszcze otworzymy sobie to najwyżej innej części. Zobaczymy, czy zadziała. Działa. Czyli działa. Czyli nie, dlatego nie ma ludzi, bo nie działa. A ja tu się męczę i transmituję. Tu widzę, się unosi jakieś scenario po prawo i po lewo, też ciekawe. Mi coś nie działa. Nie, no działa czat. Drodzy Państwo, jeśli ktoś ogląda tą transmisję na żywo, to prosiłbym o napisanie czegoś na czacie. Ktoś bym wiedział, że to oglądacie. So take me away.
Wiesz, to youtuber ma budować relacje ze społecznością. Nie siedzę tu cicho, się nie odzywa. Jakaś cisza na czacie nastała. Ja to specjalnie robię transmisję z maszyny, żeby jednak o czymś powiedzieć, żeby coś tu się działo, a nie tylko, że była taka dziwna cisza. No i widzę, że wam państwo odpływa na ciszę. Więc w takiej ciszy też jej spędzamy. Jadąc. Te 12 wagonów na haku naprawdę robi robotę. No. Kawałek jest składu do ociągnięcia. Różowe tutaj coś wyglądało, tak jakby tu jakiś samochód stał. Ja się normalnie przestraszyłem.
ciągle tylko RP1. Dzisiaj ciepło, drodzy Państwo, się zrobiła pogoda naprawdę jak na lato. Jeszcze coś 3 stopnie więcej i naprawdę czego chcieć. 25 stopni by już było wystarczającą temperaturą. Ale ponoć słyszałem, że ma być tak, więc... Jakiś pociąg sobie stoi. Kibelek. O. N57 w starym malowaniu. Pięknie. Dobra, następna stacja wiele i się trzeba będzie zatrzymać. Trzeba wypatrywać. Dobra, hamujemy. Jakbyś strasznie człowiek na dzisiaj ten hamulcowy wygrał w tej wersji. No to od tej lokomotywy to dane. No jakoś dziwnie trochę opóźnienia nam robiliśmy. Ile wagonów się nam zmieściło w stacji? 3 wystarczy, a teraz 2.